I co, chłopaki? Będą trocie brały, czy nie będą? Co? Jak wypijemy tą żółtą flachę, to tak. Przepiękne miejsce. Coś pięknego. Jest piękna. Tylko wyciągnęłeś się z tego. Spod tego drzewa wyszło, tak. To może powiem. Jest, panowie! Brawo ty. Super. Cześć, witajcie na kanale Wędkuję w Polsce. Witam was dzisiaj w pierwszym odcinku w tym sezonie. Uśmiechnięty, bo pierwszy raz w tym roku na rybach. Wybrałem się dzisiaj na odcinek trociowy ze znajomymi w poszukiwaniu troci, trudnych ryb, ale liczę, że może coś się uda. Ciężko złowić tą rybę, wiadomo, trocie są ciężkie do złowienia, ale ważne, że w fajnym towarzystwie na rybach, w przepięknej scenerii przyrody. I zapraszam was na film. Zaczynamy wyprawę trociową. Przepiękna rzeka. Presja, jak to na trociach jest, spora. Sporo ludzi dzisiaj. Łowię, szukam jednej z najbardziej pożądanych ryb, czyli oczywiście troci wędrownej. Ryby, której po osiągnięciu dojrzałości płciowej wpływa z morza do rzek, by odbyć tarło. Ryby są już potarle, więc można teraz sobie ładnie łowić je. Teoretycznie powinny ładnie brać. A w praktyce każdy wie, jak jest. Jest to ryba bardzo ciężka do złowienia. Bardzo ciężka. Trzeba naprawdę swoje wychodzić. Nie raz, nie dwa, nie trzy, tylko czasem kilkanaście razy, żeby mieć kontakt w ogóle z rybą. Ale to ma swój urok. Piękna rzeka, sąsiedztwo natury, obcowanie, fajne spacery. Bardzo dużo ludzi lubi to ten klimat, tak spędzać czas. Ja też wybrałem się pierwszy raz w tym roku na rozeznanie. Jesteśmy ekipą w 4 osoby. Mam nadzieję, że jakieś ryby się pokażą, że będzie co pograć na filmie, a jak nie, to chociaż zobaczycie piękno przyrody, piękno wędkarstwa, bo nie tylko ryby są najważniejsze. Na razie łowię na jakieś wahadełka, spuszczane z nurtem, pod nurt, w opadzie, żeby zalusterkowało. O, coś takiego. Jest przepięknie. Ryb można spodziewać się praktycznie wszędzie. Sprzęt, który użyłem do dzisiejszego łowienia, to jest Mistral Aqua, mocna wędka do 60 gram, 2,70 długa, żeby był duży zasięg rzutów, żeby było można ominąć jakieś trzciny. I do tego kołowrotek
4000 Phantom CX, też od Mistrala. Gruba plecionka, czterosplotowa, bo jest masę zawad na dnie, więc zakładajcie mocne plecionki i szykujcie dużo wahadłówek oraz woblerów do zrywania, bo naprawdę się bardzo dużo zrywa. Chłopaki, ile masz już? Masz jedną? 5. Będziesz miał, to wołaj, nie? No 5 już złowiłem. 5? No. Aha. Rzeka fajna, nie? Ale brudna, co? Bardzo fajna. Mi się wydaje, że brudna woda, co? Strasznie tu płynie. Brudna, no. No przecież jak na taką rzekę, nie? No ale zobacz, ma tam co mielić, nie? Na takim prostym to gdzieś to co? To tylko burta, nie? No, ale pozostaje, chyba że za tym drzewem, o. No. Takie coś, bo na prostym ona nie ma jak się schować gdzieś, nie? Chyba że jakiś dołek będzie, ale... Tak, w wędkarstwie truciowym to się klimat liczy, nie? Padniesz to, żeby to chociaż coś z tego było fajnego, wiesz? Dobra. Hop, jest, ekstra. Myślałem, że będzie coś cięższego. Nie, to mój. Coś cięższego. Dobra. Ale już widziałem. No kurde, jak wpadasz to. Tak, nałowienie niestety troci jest związane z różnymi niespodziankami. Taki ruch, jakby miał 2 metry. No. Dlatego po tej stronie tak za dużo osób nie chodzi, bo są przeszkody. Trzeba by było się dobrze rozbić, żeby przeskoczyć. No ale z tym sprzętem. Ale tutaj kije ładne, kurde no. Patyki są. A gdzie patyki, tam wyniki. Patrz. Kurde, ludów. Dużą przewagę, że można woblera spuścić. Tutaj naprzeciwko mnie jest kamień na środku, fajnie się marszczy woda i ładnie sobie rzucam spod siebie i spuszczam woblera i łapię Adriana. Rzutu w takie miejsce, ale dzięki temu, że woblery są pływające, to można sobie tutaj ładnie sprowadzić. Najpiękniejsze w tych wyprawach trociowych jest właśnie to ognisko, no. Kiełbaska, ale dobra i kiełbasa. Coś do kiełbaski. To jest właśnie to. Smakuje przepięknie. No, klasa jest.
kiełba, tak zwany polski hot dog, kiełba w chlebie. Zobaczcie jakie miejsce, jakie dziury są, jak można wpaść łatwo. Masakra. Dobra, co tu jest za miejsce, idzie tu połowić. Piękne miejsce, ale niestety nie ma jak tutaj połowić. O, to jest znajomy wędkarz tutaj. Trociowy autorytet. Krzysiu, parę słów do widzów, jak złowić troć. Nie poddawać się, rzucać. No. Generalnie być dobry w myśli. Aha. No tak. Zakręt piękny, nie? W tym roku, jesteśmy stanęli samochodem, przeszliśmy przez te krzaczyska. Mnóstwo wędkarzy. Tu tylko w tym miejscu. No. I mówią, że no to jest jedyne miejsce, gdzie faktycznie dużo wyjeżdża. No bo to widać, jest mega pierwszy taki zakręt 90, nie? Dużo jest krzaków, tak. Dużo tego. No. Myśmy wtedy wpadli tutaj, wiesz. Mocno pociągnie od razu. Chodził mocno. O. W drugi. Ale teraz blisko brzegu na szczęście. Ale się łowcy pięknie zaczaili. Założę 18,50. 18,50? 15. Nie, podjedź, chodź. Jest piękne. Spod tego drzewa wyszło, tak. To może tak? Dobra, dawaj. Jest, panowie! Super! Jest, jest! Mamy od początku. Piękna jest, kurde. Ale wyszła pięknie. Spod tego drzewa, wiesz? Tak, kurde. Piękna ryba, przepiękna, no. Ale dzisiejszy wypad normalny. Przepiękna ryba. Jeszcze trzech brakuje. Tak, tak. Piękna ryba. Piękna, to chyba taki srebrniak, co? Jest? Piękna jest, piękny kolor, no. Piękna ryba. Ale pięknie powalczyła, co? Pysk też piękny, no. Jest pierwsza trotka, udało się. Pierwszy wyjazd na trocie z chłopakami, udało się. Piękna ryba. Wymarzona, 55 cm, piękna, to jest to, dała piękną walkę, a my dajemy jej drugie życie. A chłopaki, kurde, niech ci są dalej i łowimy, nie? I do wody. Super jest. Jest, jest, udało się pierwszą rybę złapać. To pierwsza moja trotka w życiu i pierwsza ryba w tym sezonie, więc otwarcie sezonu z przytupem. No, ryba piękna, 55 cm, fajny haul. Aj, normalnie, już teraz rozumiem ten fenomen. Kilkadziesiąt ludzi nad wodą. Spotkaliśmy gdzieś koło 50 ludzi nad wodą. Każdy ugania się za tą magiczną rybą. Rybą dwuśrodowiskową po prostu. Są magiczne, magiczne i tak ciągną jak magnes każdego wędkarza po prostu. A rzeka, sami spójrzcie po prostu, jest przepiękna. Przepiękna ta rzeka, ten szum tej wody, obcowanie z przyrodą po prostu, to jest coś wspaniałego, wspaniałego. Po prostu naprawdę lepszego otwarcia sezonu nie mogłem sobie wymarzyć. Jestem po prostu mega, mega zadowolony, jest coś pięknego. Dla takich chwil warto żyć.
na taki film warto żyć. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie łapkę w górę, naprawdę niech się film niesie, niech idzie w górę, niech idzie w dal. Do zobaczenia na kolejnym miejscówce, hej. Głównie miejscówki przebywania troci to są zakręty rzek, tak jak tutaj. Ta moja troć wzięła tutaj na zakręcie przed tym tutaj zwalonym drzewem. Stała sobie przed i podnosiła się do pokarmu, który płynie z nurtem rzeki, nie? Więc widzicie, tu zakręt, tu znowu rzeka zakręca, jest kolejne drzewo powalone i to jest znowu miejscówka, w której się zatrzymam i połowię. Tak jest, piękne miejsce. Ale dała ta ryba naprawdę walki. Od razu się zrobiło cieplej. Coś pięknego. Normalnie już traciłem nadzieję, bo mówię, tyle ludzi za tą trocią się ugania. Tutaj spotkaliśmy bardzo dużo wędkarzy, kilkadziesiąt osób. Nikt nie miał brania. Mówię, Boże, za czym ci ludzie wszyscy chodzą? Skąd ten fenomen? A to się okazuje faktycznie, że ryba jest. Tylko nie jest taka łatwa do złowienia. Ale już jak się zatnie i złowi, to wynagradza wszystko, naprawdę. Wynagradza wszystko. Coś pięknego. Tutaj teraz kolejne fajne miejsce. Tam zwalowisko drzew. Tu jest zakręt. Więc rzuciłem, wypuszczam woblera pod burtę drugą i sprowadzam go. Zwijam i zostawiam wobler w nurcie, niech sobie pochodzi. Nie ma sensu ciągle zwijać, tylko trzeba korzystać z nurtu, korzystać z tego, że nurt prowadzi wobler i zostawiamy. 2-3 obroty i zostawiamy przynętę. I ona spływa w potencjalne najgłębsze miejsca, tam gdzie powinny ryby stać. Woda jest dzisiaj dość brudna. Bardzo słaba jest widoczność. Ja mimo to łowię na wobler o naturalnych kolorach. Szaro-biały. W kolorze jakiejś uklejki czy takiej zwykłej naturalnej ryby. No i trotka się połakomiła na taki kolor. Większość wędkarzy widzę dzisiaj fluo-woblery. Czyli jednak nie ma co jednak się sugerować tym kolorem wody. Bo okazuje się, że i na naturalne kolory, gdy woda jest brudna, to też rybki biorą. Dwa, trzy obroty korbką i zostawiam. No, napiętej plecionce cały czas, niech on sobie ładnie pracuje. Ten wobler. Wobler schodzi niegłęboko, na jakiś metr. Myślę, że nie głębiej. I kolejne piękne miejsce. Oj, zaczep. Na samym środku rzeki. No i się odczepiło. Warto odstrzeliwać. Bo naprawdę dzisiaj parę razy mi to udartowało przynęty. Ostrzeliwujemy i elegancko.
co panowie, pora zakończyć dzisiejsze łowienie, nie? Dokładnie. Tak, ale wracamy na tarczy, więc jedna ryba udało się, złowiliśmy. Jest troć, więc jest dobrze, kurde, ciężko. Jest jedna, tak, jedna na czterech po prostu, ale jest. Więc super, super. Pochodziliśmy, kroków trochę zrobione, ryby wychodzone, ale na pozytywnie, pozytywnie. No do zobaczenia w kolejnych odcinkach Wędkuję w Polsce.